Witam, tu trener Jabor. Jesteśmy dzisiaj w Kapitelskiej na pierwszych halowych tokach w Warszawie i pokażę Wam podstawy jazdy na snowboardzie. Kolejnym elementem nauki jazdy na snowboardzie jest poruszanie się na frontside, czyli na przedniej krawędzi deski. Podczas jazdy na frontside najważniejsze jest trzymanie ciężaru ciała na palcach, ugięcie kolan, jak również trzymanie podniesionej klatki piersiowej do góry i patrzenie przed siebie. Najczęstszymi błędami podczas nauki jest wypychanie bioder w tył, opuszczanie klatki piersiowej w dół oraz patrzenie pod siebie, co jest najczęstszą przyczyną upadków lub wjeżdżanie w drążek. Trzymając nieprawidłową pozycję ciała, ciężko będzie nam utrzymać odpowiednie dociążenie przedniej krawędzi deski. Poprzez odpowiednie przenoszenie ciężaru ciała na palce i pięty możemy zacząć poruszać się po stoku. Po opanowaniu tych trzech elementów przechodzimy do ćwiczeń doskonalących, aby jak najszybciej opanować technikę jazdy na snowboardzie.